Na szeptanki zaprasza Hanka. Badajcie tajemnice razem ze mną. Nowy rok, 1990. Dom Gravesów. Rodzinny wieczór, 18:45. Kolację przerywa alarm z domku myśliwskiego koło Mount City w stanie Missouri, który John nadzorował. Laura nie była zbyt zadowolona, ponieważ zaplanowała ten dzień jako beztroski i wesoły dla rodziny, która ostatni wieczór przerwy świątecznej spędzała z dziewczynkami, bo te niebawem wracały do szkoły. Zdjęła nawet słuchawkę telefonu z widełek, aby nie dzwonił on, stawiając ich co chwila na równe nogi. Słysząc alarm, szybko pocieszyła się jednak myślą, że system jest zdecydowanie zbyt czuły i ciągle fałszywie wzbudza niepokój u swojego dozorcy i jego bliskich. Pomyślała, że pewnie jak zwykle nic się nie dzieje. Wiedziała jednak, że alarm dał znać również funkcjonariuszom biura szeryfa w hrabstwie Holt, którzy potem zwykle kontaktowali się z Johnem. Gdy tylko pani domu odłożyła słuchawkę z powrotem na aparat, telefon się odezwał, więc zrezygnowana skinęła głową do męża, by odebrał. Nie było innego wyjścia, jak tylko podjechać do domku myśliwskiego i sprawdzić, czy coś się dzieje. Laura jednak początkowo ani myślała zrezygnować ze wspólnego wieczoru, to też krzyknęła do męża, który już się ubierał, że jedzie z nim, zwłaszcza że córka Kendra także miała ochotę się przewietrzyć. Laura rzuciła jeszcze tęskne spojrzenie 7-piętrowemu tortowi, który przygotowała na deser i zażartowała, że teraz jeszcze tylko trzeba poczekać, aż Kendra zmieni zdanie i można jechać. Tak też się stało. Nastolatka rozmyśliła się, nie chciało jej się przygotowywać, to też i mama postanowiła zostać w domu. Od domu Gravesów do domku myśliwskiego było zaledwie góra 15 minut drogi. Laura zatem obliczyła, że zanim się przygotuje, to John już dotrze na miejsce. Jak potem opowiadała, te piękne, beztroskie chwile były ostatnimi, w których towarzyszył rodzinie John. Wtedy bliscy widzieli go po raz ostatni. Około 20 minut po wyjściu Johna telefon w domu znowu zadzwonił. Zastępca szeryfa, Kenny Gordon, zapytał Laurę, czy John jest w domu. Wyjaśniła, że wyruszył już do domku, by sprawdzić, co się tam dzieje. Za kolejne 20 minut ciszę znowu zakłócił ostry dźwięk telefonu. Rozmówca przedstawił się jako zastępca szeryfa o imieniu Carly, który zapytał, czy jest John. Bardzo ją to zastanowiło, a wręcz zirytowało, bo przecież John powinien już dawno być w domku myśliwskim, o czym biuro szeryfa doskonale wiedziało. Dzwoniący wyjaśnił jednak, że John telefonował do niego, by poinformować, że odkrył próbę włamania, którą trzeba udokumentować dla firmy ubezpieczeniowej, wobec czego Laura powinna pojawić się na miejscu z aparatem. Kobieta była bardzo zaniepokojona i nie do końca to wszystko rozumiała. Dlaczego John miałby zadzwonić na policję, ale już nie do niej? Stwierdziła, że być może na miejscu sprawa jest na tyle zajmująca, że mąż na razie nie koncentruje się na telefonach. Poprosiła sąsiadów o monitorowanie domu, w szczególności czuwanie nad bezpieczeństwem córek, a ona odpaliła samochód i pojechała do domku myśliwskiego. Kiedy tylko wysiadła, jej niepokój sięgnął zenitu. W domku świeciło się światło, ale zamiast spodziewanego rozgardiaszu zastała martwą ciszę. Nie było tam ani Johna, ani policjantów. Kobieta sprawdziła cały budynek, ale nie znalazła żadnego śladu męża. Na miejscu zjawili się policjanci, a Laura była już w kompletnej panice. Krzyczała, że trzeba szybko szukać jej męża, bo coś musiało się stać. On zapewne jest wciąż w pobliżu i trzeba mu pomóc. Policjanci szukali jednak jakiegoś tropu, który nadałby kierunek poszukiwaniu. Za oknem w sypialni znaleźli odcisk stopy, a Laura oceniła, że na drzwiach są ślady piły tarczowej, których wcześniej z pewnością nie było. Teraz już wiedziała, że stało się coś naprawdę złego, a jej mąż nie spodziewał się niebezpieczeństwa, sądząc, że to kolejny fałszywy alarm. Był zupełnie nieuzbrojony wobec agresora. Kobieta stwierdziła, że potrzebuje posiłków. Wezwała więc rodziców i Majka, który od lat przyjaźnił się z jej mężem. Bliscy zaginionego po drodze sprawdzili już 3 nieruchomości w pobliżu. W końcu na zachód od autostrady stanowej numer 29 zauważyli pojazd mężczyzny. Ku ich przerażeniu okazało się, że tylna szyba jest przestrzelona. W środku nie było kierowcy. A najlepszy przyjaciel Johna obok auta, około 100 stóp dalej,
odnalazł ciało mężczyzny, który został zastrzelony. Otrzymał strzał w głowę z pistoletu lub karabinu małego kalibru. Mike Ramsell pojechał do miasta i zawiadomił policję. Ta okolica z pewnością w żaden sposób nie mogłaby się kojarzyć z aglomeracją. Holt to niewielkie hrabstwo z małymi miasteczkami. Całkowita populacja wynosi niespełna 5000 osób. Mount City liczy ponad 1000 osób. Pobliska wioska Bigelow to osada, w której nie mieszkało nawet 30 mieszkańców. Tu wszyscy się znali. Albo całkiem dobrze, albo przynajmniej z widzenia. Wiedzieli o sobie chyba prawie wszystko. Trudno tutaj było ukryć dłużej jakąkolwiek tajemnicę. Wiadomość o tragedii obiegła okolice lotem błyskawicy i, jak mówiła później Laura, niestety, nim ciało zostało zabrane do prosektorium, a dowody zabezpieczone, miejsce dramatu obejrzało już dziesiątki osób, zwykłych gapiów, którzy kompletnie zniszczyli ślady. Od samego początku raziła zupełna beztroska szeryfa Melvina Hazleta. Dla wielu było wprost niewiarygodne, że jako doświadczony przedstawiciel policji mógłby popełnić tak wiele błędów, jakich nie dopuściłby się chyba nawet zupełnie niedoświadczony młodzik. Policjant jednak udawał, że krytyki nie słyszy. Wpierał społeczności, że ciało było dobrze strzeżone do momentu zabrania go z miejsca zbrodni, które samo zresztą również było bardzo dobrze zabezpieczone. Stało to jednak w rażącej sprzeczności z tym, co widzieli bliscy Johna na miejscu wydarzeń. Ogromnym szokiem było dla nich to, że szeryf odmówił pomocy w dochodzeniu, która została zaoferowana przez Główny Oddział Śledczy Północno-Zachodniego Missouri, a także Missouri Highway Patrol. Szeryf skomentował jednak, że jest 1500 osób, które nie głosowały na niego w ostatnich wyborach i pewnie nadal go nie lubią, dając do zrozumienia, że krytyka jest nieobiektywna, a on świetnie sobie poradzi. Ale albo był w ogromnym błędzie, albo z góry wiedział, że nie chce rozwiązania tej sprawy. Pytany później, dlaczego wciąż nie ma podejrzanych, którzy przecież w tak małej społeczności nie powinni być trudni do wytypowania, tłumaczył, że w tym domku doszło do więcej niż jednego włamania, co myliło tropy odnośnie morderstwa. Domek obrabowano m.in. z broni, którą właściciel w końcu stamtąd zabrał. Rzekomo tę skradzioną broń znaleziono potem u przyjaciela właścicieli domku. Trudno było jednak wytłumaczyć, dlaczego dla szeryfa zdarzenie, które dawało się łatwo wyjaśnić, miało w jakikolwiek sposób utrudniać śledztwo w sprawie morderstwa. Wydaje się, że szeryf szukał wymówek, co udawało mu się zresztą aż do 1992 roku, kiedy przeszedł na emeryturę i powiedział, że nie wie, co dalej ze sprawą. Zapewniał, że zrobił wszystko, co mógł. Wielu jednak w to wątpiło i wątpi do dziś. Między innymi Mike Ramsell, przyjaciel ofiary, który mając już prawie 70 lat, na wspomnienie tej sprawy ma łzy w oczach. John był dla niego starym przyjacielem z liceum i potem przez całe dorosłe życie towarzyszył mu w różnych sytuacjach. I tych całkiem codziennych, ważnych, przełomowych, trudnych i wesołych. Znalezienie przyjaciela martwego było dla niego potężną traumą, a brak prawdziwego śledztwa w tej sprawie powoduje u niego wielki gniew, pomimo upływu tylu lat. Doskonale zdawał sobie sprawę, że policja popełniła podstawowe błędy. Jak wspomniał, od początku wiedzieli od niego, co się stało i zamiast troszczyć się o zachowanie wszystkich śladów, kompletnie je zdeptali, a dodatkowo rozjeździli zaparkowanymi potem zresztą zbyt blisko samochodami. Część okoliczności zbrodni była przecież jasna od początku. Wiadomo było, że ciężarówka utknęła w błocie, a John próbował uciekać przed swoim mordercą. Na pewno więc sprawdzenia wymagał trop lokalnych złodziei, których John mógł po prostu znać, a gdy nakrył ich na przestępstwie i wyruszyłby powiadomić policję, rzucili się za nim w pogoń. Mimo wszystko jednak uciekając, pozostawałby tyłem do tych, którzy go gonili, a ślad strzału byłby z tyłu, a nie na przodzie głowy. Należałoby się także zastanowić, czy to morderstwo nie było planowane, a John nie był celowo wywabiony z domu. Kim był pierwszy mężczyzna, który 20 minut po wyjściu Johna z domu upewniał się, czy wyruszył on do domku myśliwskiego? Wątpliwości budzi zresztą także drugi telefon z biura szeryfa, a dokładnie jego treść,
przekazana potem Laurze. Cały obraz miejsca zbrodni wyraźnie wskazuje na to, że John uciekał przed mordercami. Jak więc mógłby zadzwonić do biura szeryfa i spokojnie relacjonować, że w domu doszło do włamania, sugerując, że trzeba to udokumentować dla ubezpieczyciela? I dlaczego nie wspomniałby ani słowem o tym, że włamywacze wciąż są na miejscu i stanowią dla niego duże zagrożenie? Nie mówiąc już o tym, że no jaki cel miałoby pytanie postawione Laurze, czy John już wyjechał, skoro przecież Carly właśnie przed chwilą z nim rozmawiał i wiedział, że jest on w domku myśliwskim. I kolejne pytanie. Skoro biuro szeryfa wiedziało, że włączył się alarm, a John powiadomił ich, że miało miejsce włamanie, to dlaczego policjanci wydzwaniali do Laury zamiast działać na miejscu przestępstwa razem z Johnem? I tu wracamy do wątpliwości co do komunikatu przekazanego policji przez Johna, bo nie ma on żadnego sensu. Przypomnijmy, John rzekomo rozmawiał względnie spokojnie z policjantem o włamaniu, gdy, jak wskazują ślady, w panice uciekał przecież przed napastnikiem z bronią. Chyba że napastnicy już po telefonie Johna do biura szeryfa wrócili. I to wówczas rozegrał się dramat. Co jednak również nie jest do końca logiczne, bo przecież złodzieje raczej uciekają z miejsca przestępstwa, niż do niego wracają, paradując przed dozorcą albo prowokując bezpośrednią konfrontację z nim, by go potem zabić. Teoretycznie można by założyć, że złodzieje nie dokończyli jeszcze swego dzieła i po prostu nie zauważyli Johna wracając, ale nie jest to teza łatwa do utrzymania. Bo przed domkiem stała już jego ciężarówka i wszystkie światła były zapalone, co złodzieje musieliby zaobserwować już z daleka. Już po zbrodni napastnik nie rozpłynął się w powietrzu i zapewne ktoś musiał go widzieć podczas ucieczki. Zwłaszcza, że bardzo szybko w pobliżu miejsca zbrodni zewsząd napływali gapie, którzy być może zwróciliby uwagę na osobnika znanego w środowisku jako przestępca, który uciekał, ujmijmy to tak, pod prąd w stosunku do mieszkańców ciągnących do domku myśliwskiego. Przyjaciel ofiary uważa, że w tej małej społeczności na pewno wiele osób zna prawdę i być może sam szeryf wie, kto to zrobił. Ale zbrodniarz jest chroniony. Mike nie wierzy w teorię, że John nakrył włamywaczy. Uważa, że wtedy nic do siebie nie pasuje. Jest przekonany, że John został zwabiony do domku myśliwskiego i celowo zamordowany, choć motywu się nie domyśla. Ówczesny szeryf nie ułatwiał rozwiania wszelkich wątpliwości, nie chcąc się tłumaczyć z tego, co działo się tuż przed odkryciem morderstwa i potem. Gdy tylko córki Gravesów skończyły szkołę, Laura natychmiast przeprowadziła się do Arkansas. Wracając jednak od czasu do czasu do rodzinnego miasta, by sprawdzić, czy krążą po nim nowe informacje i czy mogłyby one zbliżyć do rozwiązania sprawy. Oskarżonego wprawdzie wciąż nie ma, ale czas mija i można liczyć, że ci, którzy znają prawdę o zbrodni, przestaną się w końcu bać morderców. Być może zresztą sprawca na przykład już nie żyje, albo kogoś po latach ruszy sumienie. Jak dotąd jednak Laura czeka na daremno. Pojawiła się na krótko nadzieja, że nowy zastępca szeryfa na nowo przyjrzy się sprawie i rzeczywiście zabrał się za to bardzo energicznie. Laura wierzyła, że tym razem się uda. Niestety jednak śledczy zginął w wypadku samochodowym, jak oficjalnie ogłoszono. Laura obecnie jest przekonana, że za morderstwo jej męża odpowiedzialnych jest co najmniej dwóch zabójców, a jednym z nich może być syn ich starego przyjaciela, który wówczas przebywał na przepustce z więzienia. Uważa, że ten człowiek miałby motyw, by zabić jej męża, ale szczegóły nie zostały podane do wiadomości publicznej. Policja jak dotąd nie podjęła tego tropu, choć nie ma pewności, czy nowe śledztwo nie odnosiłoby się do tego wątku. Szeryf Hyslett zmarł we wrześniu 2015 roku w wieku 88 lat. Zastępca szeryfa, Kenny Gordon, zmarł w listopadzie 2015 roku. Miał 70 lat. Sprawa do dziś pozostaje nierozwiązana, choć zarówno żona, jak i córki, jak również przyjaciel Johna wciąż mają nadzieję, że finał kiedyś nastąpi. Najtragiczniejsze jednak jest to, że wiele takich spraw istotnie znajduje rozwiązanie dzięki nowym technologiom pozwalającym zbadać stare ślady, ale w przypadku tej zbrodni wszystko wskazuje na to, że szeryf nie spisał się najlepiej i tych bezcennych śladów właściwie nie zabezpieczył, a może nawet nie zebrał.
To dziś powoduje, że zagadkę może rozwiązać chyba jedynie informacja od kogoś, kto wie, co się stało. Jaka jest wasza teoria na ten temat? Jak zwykle jestem tego niezwykle ciekawa i z zapartym tchem będę czytać wasze komentarze. Jeśli chcecie spędzić ze mną jeszcze nie jeden wieczór, serdecznie zachęcam do subskrybowania kanału. Będzie mi również bardzo miło, jeśli zostawicie łapkę w górę, polecicie szeptanki oraz odwiedzicie mnie na Spotify lub SoundCloudzie, a także na Facebooku. Do usłyszenia.